Siemano młodziarze, dzisiaj młodzimy wydech. Ogólnie tak jak kiedyś mówiłem, że będę malował kolektory taką specjalną farbą termoizolacyjną, bo szukałem tematu ogólnie czegoś lepszego niż jakaś tam farba do grilla. Na forach czy ogólnie na internecie, jak dzisiaj jest popularne pokrywanie wydechów ceramiką, natryskiwanie takich tam specjalnych jakichś polepszających specyfików. Nie da się tego za bardzo w domu zrobić jak na razie. Ktoś mi tam polecił na forum coś takiego. Firma Techline, chyba firma, sprzedaje takie małe puszeczki właśnie takiej specjalnej farby. Jakiś gościu to testował i mówi, że jest w miarę ok. Ogólnie ma po prostu blokować ciepło wydobywające się z kolektora, co teoretycznie troszkę obniżyć ma temperaturę w komorze silnika, czy ogólnie pod maską. I zobaczymy, więc taka mała puszeczka teoretycznie tam pisze, że powinna wystarczyć na dwa kolektory przy układzie V8. Jeżeli chcecie bawić się w wkręcanie kolektorów, proponuję płyn penetrujący, najlepiej dzień wcześniej, odczekać i wtedy powinno iść łatwiej. Jeżeli nie, mały palniczek, jakiś gazowy propan czy coś takiego i powinno też iść spoko, ewentualnie jakiś malutki pneumacik, tylko żeby to tak lekko ruszyć. Więc tutaj mamy rzędową szóstkę, angielski wydech, bo mieszkam w UK jak na razie i plan jest taki, że nie będę usuwał sond, obkleję je tak jak jest, trzeba to w miarę oczyścić, otłuścić ile się da. Niestety producent czy tam sprzedawca nie załączył żadnej instrukcji nakładania. No, na logikę raczej podkładu do tego chyba nie trzeba. Zobaczymy, co zostanie z tego po czasie, to zostanie, przetestujemy, zobaczymy, będzie jakieś info, no nie? Także zaczynamy. Drugie takie info jest, ciekawostka może i ogólnie potwierdzona informacja, bo robiłem to sam, co do czyszczenia katalizatorów. Ogólnie była taka moda na internecie, czyszczenie katalizatorów, czy tam płukania ich, mycia płynami, proszkami, sodą i takimi tam specyfikami. Ale ja wam powiem, czyszczenie katalizatora, ale nie pod względem usuwania jakichś tam nagarów, bo moim zdaniem to nic nie da i może nie przynieść oczekiwanych rezultatów, ale czyszczenie katalizatora w środku z osadów, po prostu spalania, której się wytworzą po latach, czyli taki osad jak w kominku, opał, taki biały nalot, kamień, jeżeli tam się coś działo. Co dziwo, ten silnik palił tony oleju, jak już mówiłem nieraz, potrafił spalić naprawdę pół litra przez weekend jakiegoś tam rzadszego oleju, a na dłuższą metę no dużo ogólnie. A katalizatory były dobre. Dlaczego?
bo użytkowałem to auto w miarę, po prostu nim jeździłem i przepalało się to wszystko. Po prostu były rozgrzewane, a nie jakieś tam mulone, typu jazda po bułki w niedzielę czy do kościoła, więc jeżeli ktoś wam powie, że jeżeli pali olej, to katalizatory są do wyrzucenia. Nie mówię, może się zdarzyć, oczywiście to zależy jak to użytkuje, ale jeżeli ktoś wam powie, że od razu trzeba katalizatory wymieniać czy coś, to powiedzcie mu, żeby się lepiej tam dobrze zastanowił, bo no niekoniecznie tak będzie. Więc moje katalizatory były ok, tylko że właśnie był no normalny po prostu osad, więc o co chodzi z tym czyszczeniem? Taka sprawdzona metoda była taka, że katalizatory płukało się kwaskiem cytrynowym, który właśnie miał działać jako taki odkamieniacz właśnie tych osadów. Ale to tylko mówię właśnie do tych zwykłych osadów, a nie jakieś grubsze akcje z nagarem, czy z sadzą, czy coś takiego, coś jak DPF. To nie ma nic wspólnego z tym. Zrobiłem to 2 lata temu właśnie na tych katalizatorach. Coś tam wyleciało, kwasek, czy ten roztwór wody z kwaskiem zmienił trochę kolor. Trochę tam coś to chyba dało, bo widziałem je przed i po. Żadnych skutków ubocznych. Korekty były ok, wszystko działało. Z korektami miałem problem, ale to był oddzielny problem spowodowany wtyczką przy przepływomierzu. Nie miało to nic wspólnego właśnie z działaniem katalizatorów. Także sprawdzona metoda, jeżeli ktoś ma wydech na wierzchu, chce sobie takie coś zrobić profilaktycznie, może sobie zrobić. Kwasek cytrynowy ja kupiłem w proszku, rozcieńczyłem go z wodą. Nie pamiętam jaki stosunek, ale to tak na logikę, nie za dużo, nie za mało. Więc młodzieże, tak to mniej więcej wygląda. Farba jest dosyć wydajna, fajnie się nakłada. Prawdopodobnie szybko schnie, ale ona się jeszcze musi wypiec, kiedy samochód teoretycznie będzie jeździł i silnik pracował. Więc to jest taki pierwszy stage, można powiedzieć. Ale fajnie się nakłada ogólnie. No tu już jest prawie sucha na dotyk. Zobaczymy. Ogólnie lipa, no bo oczywiście te AT mają otwory w innych miejscach, więc no życie, nie? Nie mogło być inaczej. No życie, wyszło tak. Ogólnie trzyma się, nic się nie rusza, o to chodzi, żeby było jakieś tam odprowadzenie ciepła. Może nie będzie idealne, ale już to robiłem mniej więcej tak samo. Tutaj niestety nie przewidziałem, że producent zmieni układ otworów lub po prostu inny producent, prawda? No ale nic, jakoś przeżyjemy.
Także na razie to będzie tyle z malowania kolektorów. Jak to się będzie sprawować, zobaczymy w przyszłości, o ile zobaczymy. Możecie odwiedzać tą stronę www.młodzież.com. Tam jest mój, powiedzmy, sklepik i takie inne pierdołki. Możecie przydatne rzeczy znaleźć, takie jak galeria właśnie z modzenia, takiego jak tutaj. Parę innych linków, kontakt ze mną na YouTube'a, na Facebooka, sklep, możecie sobie kupić bluzę, jak na razie może jeszcze koszulki dojdą, no nie może, a na pewno dojdą. I jeszcze parę innych rzeczy, które mam na uwadze, gdzieś mi tam po głowie chodzą, ale to w przyszłości zobaczymy. Także trzymajcie się i na razie, hej.